Cześć, dzień dobry. Lecimy z koksem. Nie chcę się powtarzać, ale zaraz dwudniowy i będę raczej teraz się golił tymi wszystkimi brzytwami od Eugeniusza Piotrowskiego. Eugeniusz Piotrowski, Piotr Częstochowa. Na dwudniowy zarost po prostu. No chyba, że coś mi wyskoczy, to wtedy na trzydniowy. Ale tak zauważyłem, że dwudniowy jest dosyć taki wymagający, nawet mi się to podoba. Więc tak będę chciał się golić. Brzytewka, najważniejsza kwestia. Brzytewka, powiem Wam, piszę na niej, pozwólcie, że przeczytam. Emil Jansen, numer 18, to jest Waldsolingen. Brzytewka, z tego co ją zmierzyłem, to było 9,16, troszeczkę większe od 4,8, mniejsze od 5,8. Taki maluszek, bardzo fajnie wyglądający. Brzytwa vintage, czyli przez Eugeniusza doprowadzona do porządku, do ładu i mam nadzieję, że do użyteczności, do golenia, ponieważ powtórzę się, już niedługo przestanę to mówić, bo to jest chyba normalne. Brzytwy do Eugeniusza, tak nagrywa się, są gotowe do golenia. Ja je tylko wecuję i ciacham. I nic więcej nie robię. Holiko. Przerzucony, wygnieciony tu. SVK, pędzelek, zwilżę trochę twarz, niech mi trochę namoknie zarost i będę wyrabiał mydełko i jedziemy z koksem, bo szkoda po prostu się tutaj rozwodzić. Gąbkę mam, wszystko mam, lecimy. Dobra. Standardowo jestem po pracy. I zabieram się za zabawę. I co? I się cieszę jak piernik, że kolejna brzytewka, którą nigdy się nie goliłem. Kolejny maluszek. No fajna sprawa. Znowu będę coś nowego odkrywał. Więc, aha, brzytewkę oczywiście zamoczyłem w Aldewirze, czyli w płynniku, który zabija różnego rodzaju choroby, bakterie, niebakterie, zarazki. No bo wiadomo, tak jak powtarzam, brzytwa urządzenie jak najbardziej osobiste i trzeba sobie odkazić taką brzytwę, tym bardziej jak mam ją od kogoś pożyczoną. Nie zawadzi pewnie czasu do czasu nawet swoje odkazić, ale to mówię, no to my to my. A jeżeli od kogoś pożyczamy, żebyś takim stuprocentowo pewnym, że na przykład czegoś nie chwycimy. I tutaj, broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby go myśleć, że ktoś jest chory, że coś. No, choroby skóry są różne. Oprócz tego to nie tylko choroby skóry. Dużo innych może się we krwi tam pelętać dziwnych rzeczy. I dlatego dla świętego spokoju robimy taką sytuację i mydełko wyrobione. Jeszcze tak Wam pokażę. Tutaj w takim słoju mam Aldewir z wodą rozcieńczony tam w jakiejś, już nie pamiętam w jakim ja to robiłem w stosunku Aldewiru do wody. Na opakowaniu pisało. Wielokrotnie to używam. To nie jest tak, że raz użyjemy. Wiele brzyd już tym wymoczyłem. Maszynek. Choć maszynka ma mniejszy styk z twarzą jako tako, bo w maszynce jest wymienne ostrze, czyli żyletka, ale mimo wszystko też nam twarzy dotyka. A jeszcze raz, widzę twarz. Mydełko wyrobione, już je nakładam na twarz, wecuję brzytwę i go. Jestem po pracy, więc jest dobrze, pogoda dopisuje, na rowerze się całkiem fajnie jeździ. Rano jeszcze nie jest za ciepło. Wczoraj mieliśmy minus chyba 1, a dzisiaj było chyba 4 stopnie na plus. Znaczy minus 1 to żaden problem. Przy czym jak już wracam z tej pracy, no to jest fajna, znacznie cieplej i troszkę ten ubiór muszę odchudzić, bo już nie muszę wracać taki opatulony. Więc plecak wypchany znowu, bo zdejmuję tę bluzę, wrzucam do tego plecaka i jadę obładowany. No ale mówię, no nie da się, ja wcześniej rano jadę, więc nie da się
przejechać tak wyluzowanym, bo bym się pewnie rozchorował. No powiem wam, mydełko jak zwykle ekstra klasa, pędzelek jak zwykle Superliga, ucho jak zwykle troszeczkę nakremowane, może akurat co go ciachnę i ucho już o tym wiedziało i kazało się nakremować. Dobra, nie nakremować, napianować, no zwał jak zwał, lecimy z brzytewką, z maluszkiem kolejnym, czyli wesujemy. Powtórzę się, bo czasami się ktoś pyta, co to za pas. Pas, tak jak już wielokrotnie mówiłem, to jest, o właśnie chyba ucha dotknąłem. Pas jest tylko nie tego, co trzeba. Pas jest od Eugeniusza, Piomek Częstochowa, czyli od tego kolegi, który mi ten cały zestaw brzytewek pożyczył. Nie pomyślałem, tutaj też jest ten szpicy w tej brzytwie, ucha dotknąłem i się zaczerwieniło. Nie wiem, czy będzie się krewlała, ale za chwilę dopiero sobie zdałem z tego sprawę. A tutaj ten szpicyk no nie jest przytępiony, bo zrobiłem to bardzo delikatnie, ale mimo wszystko zrobiłem i ucho się zaczerwieniło. No może krew? Chodź. No, więc jak się okazuje, co nie jest tutaj żadnym zaskoczeniem, brzytwa jest ostra. Więc a czubek brzytwy nie jest stępiony. Więc takie buty z chlewami, czyli muszę bardziej uważać. Zarost bardzo twardy. Brzytwa malutka, ale jak najbardziej sobie radzi. Więc proszę Państwa, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, bo miałem pytanie czasami, co to za pas wisi, tak jak powiedziałem, Eugeniusz Piotrowski, Piomek Częstochowa, to jest jego pas. Ten pas ma akurat 7 cm szerokości, czyli praktycznie w większości przypadków jest tak szeroki, jak cała szerokość krawędzi, jak cała brzytwa, czyli cała krawędź tnąca na ten pas się mieści i nie musimy robić X-ów, ponieważ cała powierzchnia brzytwy nam po pasie przejeżdża. Jedni lubią takie szersze, o widzicie? Jednak coś się krew puściła. No, dotknąłem ucha. Dawno już tego nie było. Zapomniałem, po prostu mówię, już do tych brzytw podchodzę tak na pełnym spokoju i już zapomniałem, że to nie jest moja brzytwa, a moje brzytwy staram sobie jednak ten czubek troszeczkę przytępić. No i a propos, widzicie, choćby nawet tego odkażenia brzytwy, tak jak teraz, delikatnie się przyciąłem, więc właśnie warto też takie rzeczy robić, żeby sobie odkażać te sprzęty. Tutaj sypka ściąłem, ale to delikatnie. Brzytwa bardzo spokojnie, bardzo fajnie idzie, ostra, dobrze naoszczona. Bardzo fajnie. No ale widzicie, o tym uchu wykrakałem, tylko akurat mówiłem o prawym, a kwiciłem lewego i tu u góry jeszcze. No, tak jak mówię, te krosty na szyi mnie nie opuszczają, bo cały czas jeszcze w tych szalikach. Kolejna sprawa, tak jak mówiłem, przy tych malutkich brzytewkach, akurat przy tej znowu muszę troszkę większy kąt robić i tak nią troszeczkę mocniej do ciała przykładać, żeby mi ten zarost lepiej chwytała. Bo jest leciutka i swoim ciężarem
swoim ciężarem mi tego nie zrobi. Pierwsze przejście. No i co? Całkiem fajnie, już to jest. Ale lecimy z następnym przejściem. No, ucho sobie właśnie. Dawno już nie było nic z uchem, więc to jest moja pięta achillesowa i dlatego swoje brzytwy już tak zrobiłem, żeby mi krzywdy nie robiły. Choć jakbym mocniej docisnął swoją, to też by mi to zrobiła. No ale przy lekkim dotknięciu nie powinno być z nimi problemu. A ta akurat, no jakoś kurde zapomniałem sobie całkowicie. Jak przy poprzednich starałem się uważać i zresztą wspominałem o tym, że staram się ostrożnie golić, żeby sobie tymi czubkami krzywdy nie zrobić, tak teraz, no co? Brzytwę słychać dosyć mocno. Ścina zaraz głośno. Ale powiem wam, przyjemne to jest. Nie jest takie. Niektóre brzytwy ja mocno czuję na twarzy, a tutaj akurat jest. Ale mówię, tu sobie dziada ściąłem na szyi. Więc tą brzytwę fajnie, fajnie. I w tych miejscach nawet poszło fajnie. Będzie jeszcze trzecie przejście, to będziemy kończyć tą szyję. Dla młodych adeptów golenia brzytwą po raz 10 albo 100 się powtarzam. Super ostra brzytwa. To jest podstawa, ale umiejętności są ważne, bo jak jesteśmy początkujący, nie będzie nam to szło płynnie. Zapomnijcie i nie zrzucajcie winy na, że brzytwa nie jest ostra. No chyba, że się szawetką golicie i powiecie, że trafiła się wam trefna żyletka. To też tak nie jest. Technika, proszę państwa. Pamiętajcie, technika. Jak ją będziemy mieć, to wtedy będziemy stuprocentowo pewni, czy urządzenie jest ostre, czy my po prostu nawalamy, bo jest ostre, czy jest tempe i wtedy wiadomo, ogolenie całkiem do kitu. Więc mówię, często się spotykam z takimi opiniami, ktoś do mnie pisze, a szczególnie z szawetkami. Mariusz, kupiłem szawetkę i nie idzie mi. Ja się powtarzam, ale znowu ostatnio miałem ze dwa takie te i nie wiem, czy te ostrza do tej szawetki są dobre, czy są niedobre. Proszę państwa, są dobre. Tylko my jesteśmy zbyt cieńcy. Zbyt cieńcy, żeby po prostu szło to tak, jak patrzymy w YouTube'ach i ludziom idzie. Bo nie każdemu, a większości nie pójdzie tak na pewno, a przynajmniej na samym początku. Fajnie. Boję się do szpica teraz, kurde, żebym sobie za bardzo pod dużym kotem nie dał brzydki i sobie gdzieś nie ciachnął nim. Teraz czuję respekt do tego małego nygusa. No, drugie przejście jest całkiem sympatycznie. Naprawdę, bardzo fajnie. Lecimy z trzecim nakładaniem. No, więc to taka rada ode mnie. Jeszcze raz, ja wiem, że się powtarzam, ale kurde, balans, no
No, trzeba sobie jednak przyjąć do wiadomości, że golenie brzytwą troszeczkę więcej wymaga od nas umiejętności niż przypuśćmy. Poczekajcie, bo mi pełno piany w tym zostało niż golenie maszynką. Więc dajmy sobie troszeczkę czasu i po pierwszym, drugim czy piątym goleniu nie zniechęcajmy się. No chyba, że ktoś stwierdzi, mam w nosie, nie poszło pierwsze, drugie, trzecie, odpuszczam. No to też, no jak ktoś nie chce dawać sobie więcej czasu, bo wszystko w życiu mu łatwiej przychodzi, no to też nie ma się co katować, no bez sensu. Mi za czym doszedłem do... Kurde, mnie te dziady tu denerwują na szyi. Do dobrej wprawy w goleniu to jednak... Albo inaczej, może nie do dobrej, bo to tak brzmi nieskromnie. Ale do wprawy takiej, że byłem zadowolony po goleniu, to jednak kilkadziesiąt... Kurde, kilkadziesiąt, grubo kilkadziesiąt goleń było zrobione. Więc nie czarujmy się. No tutaj syfek sobie robię. Nie czarujmy się. Fajnie szyja do golona. Że to pójdzie tak nam ciach i już. Jest cudnie. Dobrze. Dobra. I lecimy. Prócz tego jeszcze jedna kwestia, też się powtórzę. Różne mamy zarosty. Ci, co mają rzadkie, miękkie, mają naprawdę dużo łatwiej się ogolić. Ci, co mają twarde, gęste, jeszcze im rosną w koło, to już całkowita kaplica. Jest dużo trudniej. I dlatego też ktoś może mieć lepszą technikę, a wcale mu nie będzie szło tak dobrze, jak komuś, kto ma słabszą technikę, ale zarost mu pozwala na wiele rzeczy, więc... Więc to tak, to też jest bardzo ważna sprawa. Czekajcie, troszeczkę tylko tak zmoczę, bo film pozostał. No, teraz jest dobrze. Puczemy brzytwę. Wycieramy do sucha. Zaraz ja Ci z powrotem dam dewiru. Równo, tak. Zaraz ja Ci z powrotem do tego aldewiru. Ja teraz z resztki mydła z twarzy zmyję zimną wodą.
Dobra. Jestem ogolony. I znowu muszę czekać całe dwa dni. Jest fajnie, bardzo fajnie nawet. Dzisiaj Razel. Specyficzna woda, bardzo śliska, taka zawiesinowata. No powiem wam, fajnie. Troszeczkę gdzieś tam leciutko zapiekło. Widzicie, no są tu takie czerwone gdzieniegdzie plamki w tych miejscach, gdzie mam te swoje krostki. Ucho żyje. Czuję się fajnie, mówię, po tej wodzie przez chwilę twarz jest taka lekko lepka. Przepraszam, przepuszczę ręce. Ona jest taka lekko lepka, a to zaraz znika, to przez chwileczkę, więc to nie, ta lekkość nie trwa długo. No i bez zmian, ciągle i cały czas. Coral Skin Food. Super. Super jest. Ogolony jestem. Straty były, no jakby nie było. Ucho lekko boczaśnięte, tutaj ścięty nygus i tu kilka plamek. No ale, no co zrobić, no. Wszystko jest wkalkulowane w ryzyko. Jakim jest golenie brzytwą? Nie, tym akurat tego nie bierzcie tak do siebie, bo golenie brzytwą jest bezpieczne. Jak podchodzimy do tego bezpiecznie, z uwagą, bez nonszalancji, bez takiego fifarafa, jak ja, to już nie jestem spryciarz. Oczywiście w pewnym momencie już robimy wiele rzeczy automatycznie, już nad tym się nie zastanawiamy, nie tego, ale początki są tak, jakie są. Trzeba się troszkę bardziej skupić. Bardzo dużo pomaga nam w tym lęk, strach przed tym, że to jest kawałek stali, może nam zrobić krzywdę, więc cykor jest tutaj naszym współ jakimś partnerem w tym wszystkim, bo nas po prostu blokuje i robimy te ruchy jakieś takie bardzo, bardzo ostrożne, które wbrew pozorom nie są aż takie tutaj wskazane, ponieważ bardziej odważne ruchy, bardziej zdecydowane są fajniejsze, ale to wtedy, jak już umiemy tą brzytwę trzymać, umiemy zachować kąt, wiemy, o co kaman na naszej twarzy, a na początku lepiej jednak śmigać tak bezowocnie, współczemy twarz, okaże się, że praktycznie w ogóle nie jesteśmy ogoleni, napociliśmy się przy tym, ale lepiej uważać na początku i małymi kroczkami dojść do wprawy. Dobra, nie zanudzam, nie zawracam furmanki, brzytwa.org, forum, wiecie, o co kaman, bo często mówię, do mnie chcecie. Teraz już nie, teraz musicie to mnie zaglądać, bo mam tyle do pokazania. Tyle miałem wiadomości. Nagraj coś, nagraj, nic nie pokazujesz. Więc teraz mógłbym delikatnie focha strzelić, bo jest tego tyle, więc zapraszam do siebie. Trzymajcie się ciepło. Miłego zbliżającego się weekendu. Dzisiaj mamy czwartek, więc w sobotę będzie golenie. No to w weekend się pojawię. Więc do następnego. Wszystkiego dobrego. Strzała. Hej, cześć.